Dzień dobry, Daniel Czyżewski. Witam serdecznie z Forum Ekonomicznego w Karpaczu, tym razem wyjątkowo nie w Krynicy, ze względów na sytuację epidemiologiczną. Na tegorocznym forum mamy bardzo dużo tematów związanych z klimatem, związanych z Europejskim Zielonym Ładem, ale nie bez powodu, ponieważ to właśnie ostatnie 12 miesięcy to czas, kiedy się kształtowała ta koncepcja. A moim gościem jest pan Jerzy Kwieciński, prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie bez powodu nawiązałem do Europejskiego Zielonego Ładu oraz kwestii klimatycznych, ponieważ ostatnie tygodnie to był czas, kiedy ogłoszono chyba ostateczną decyzję w sprawie Ostrołęki C. Nie jest tajemnicą, że wiele było dyskusji, wiele było tarć co do kierunku, w jakim miało pójść Ostrołęka C, ale podpisanie listu intencyjnego między Orlenem a PGNiG na blok gazowo-parowy chyba już te wątpliwości rozwiewa i cały projekt ruszy naprzód. Nie ma co ukrywać, że nasza spółka jest bardzo zainteresowana rozwojem rynku gazowego w Polsce, a ta inwestycja w blok C w Ostrołęce oznacza większe zużycie gazu i to znacząco większe i stabilne przez wiele lat, więc nieprzypadkowo jesteśmy zainteresowani tym, żeby tę inwestycję współrealizować, ale myślę, że to jednocześnie będzie dobrym przykładem współpracy pomiędzy naszymi firmami, pomiędzy Orlenem i PGNiG właśnie na polu inwestycji. Tak, dlatego że już rozpoczęliśmy proces przygotowania do fuzji pomiędzy naszymi spółkami, więc pokazanie, że współpracujemy i współpracujemy już teraz, jest na pewno czymś, co powinno być dobrze przyjęte również na rynku. A to nie jedyna współpraca, którą rozpoczynamy właśnie na polu inwestycyjnym, bo również chcemy wspólnie realizować program biometanowy. Potężny program, bardzo ważny dla nas, dla naszej spółki, ale myślę, że on jest również ważny dla Orlenu, bo Orlen również jest bardzo zainteresowany wykorzystywaniem metanu, ale tak naprawdę biometanu jako paliwa odnawialnego. Właśnie przypomnijmy, bo Polska zużyła w 2019 roku około 19 miliardów metrów sześciennych gazu jako cały kraj, a pan w niedawnym wywiadzie powiedział, że nawet od 7 do 10 miliardów metrów sześciennych możemy właśnie produkować z biogazu. Tak, tyle możemy produkować biometanu z biogazu, bo potencjał na biogaz jest jeszcze większy, jest rzędu 13-15 miliardów metrów sześciennych, a mniej więcej połowa z tego to jest właśnie to, co może być tym czystym biometanem, którym my jesteśmy zainteresowani. Więc naszym celem w ciągu najbliższych 10 lat będzie zagospodarowanie połowy tego potencjału, czyli w praktyce będzie to oznaczało produkcję w Polsce około 4 miliardów metrów sześciennych biometanu. To jest naprawdę całkiem sporo, bo w tej chwili jest to ten poziom wielkości metanu, który w tej chwili jest przez nas wydobywany w kopalniach na Podkarpaciu i w zachodniej Polsce. Więc to jednocześnie oznacza nie tylko wejście w odnawialne źródła energii, bo biometan jest paliwem odnawialnym, ale również oznacza większe bezpieczeństwo dla naszego kraju, bo będzie to paliwo, które będzie produkowane tutaj w Polsce. Nie będziemy musieli w takiej wielkości, w takiej ilości tego paliwa sprowadzać za granicę. Czyli można powiedzieć, że ten ruch zwiększy tak nasze bezpieczeństwo energetyczne. Tak. Dywersyfikuje dostawy gazu, ale również będzie zwiększał bezpieczeństwo i na znacznym poziomie. Innym gazem, o którym dużo się mówi tutaj w Karpaczu oraz w ogóle w kwestiach energetycznych, jest wodór. I ostatnie tygodnie to również inna inicjatywa PGNiG, czyli podpisanie umowy z Toyotą. Na czym polega ta współpraca? Jakie są plany? O wodorze mówi się jako paliwie przyszłości i jeżeli spojrzymy na tą,
na ten nowy wymiar polityki gospodarczej w Unii Europejskiej na najbliższe lata, na tą najbliższą perspektywę finansową, to ta polityka gospodarcza będzie zdominowana znowu przez politykę klimatyczną. I jedną z największych inicjatyw, o której w tej chwili mówimy na poziomie europejskim, to jest właśnie wykorzystanie w przyszłości wodoru. W to będzie inwestowała Unia Europejska, również poszczególne kraje europejskie. I również uważamy, że Polska i polskie spółki powinny w tym procesie znaczący mieć swój udział. Już w tej chwili jesteśmy znaczącym producentem wodoru, ale jest to wodór techniczny, który jest wykorzystywany w sektorze chemicznym. To nie jest wodór, który możemy wpompować do naszych sieci, czy który może być wykorzystywany bezpośrednio do tankowania pojazdów. A tutaj mówimy właśnie o takim wodorze, który będzie mógł być w przyszłości wykorzystywany w naszych sieciach dystrybucyjnych i również w transporcie. Więc tu widzimy, że mamy synergię pomiędzy naszymi spółkami w rozwoju tych właśnie technologii wodorowych. Dotyczy to nie tylko nas i Orlenu, dotyczy to również Lotosu. Więc uważamy, że tego typu działania w sferze badawczo-rozwojowej powinny być w naszym kraju znacznie lepiej skoordynowane. To było ostatnie pytanie. Dziękuję Panie Prezesie za rozmowę. Dziękuję Państwu za obejrzenie, wysłuchanie naszego wywiadu i zapraszamy do oglądania kolejnych nagrań.